Witajcie na kanale Mathematics, jak w każdą środę o 14:00, kolejna dawka matematyki. Dzisiaj pokażę Wam, jak policzyć prawdopodobieństwo otrzymania trójki w pokerze, czyli trzech kart tej samej rangi. Pokażę Wam to na cztery sposoby. Pierwszy sposób, taki najprostszy, jaki potrafię sobie wyobrazić, taki sposób neandertalski. Metoda neandertalska to taka, żeby, mam nadzieję, każdy będzie mógł nadążyć. Po prostu patrzymy i liczymy bez żadnych kombinacji czegoś tam bardziej skomplikowanego. Więc najpierw skupmy się na ilości trójek. Na ile sposobów możemy te trójki tutaj sobie rozdać? No cóż, to jest jedna z nich, jasne. Tutaj bez pika to jest druga trójka, trzecia i czwarta. Więc jeżeli skupiamy się na samych asach, to możemy mieć cztery różne trójki. No ale to mogą być asy, dwójki, trójki, czwórki, piątki, aż do króli, prawda? Czyli 13 rang razy 4 trójki, mamy 52 różne trójki. Także ilość trójek to 52, prawda? Tutaj dajemy 52? No oczywiście nie, bo to nie chodzi o to, ile jest trójek, tylko ile jest trójek w pięciokartowych rozdaniach. Jeszcze mamy dwie karty do wypełnienia. A zatem, jeżeli tu już sobie wybraliśmy te asy i one już są ustalone, jaka karta może przypaść tutaj na tą czwartą kartę? No cóż, czy może przynieść as? Oczywiście nie, bo jeżeli przypadnie, to będzie kareta, więc asa trzeba odstawić. Te wszystkie cztery asy trzeba odstawić. Zostają nam 48 kart tutaj do wyboru jako ta czwarta karta. Ok, 48 razy 52. Tyle jest możliwych tych takich czwórek z trójką i jakąś kartą, którą nie jest asem. Ok, teraz pytanie, jeżeli już tutaj wybraliśmy asy i jobka, ile jest możliwych kart tutaj? No cóż, zobaczcie na naszą talię. Nie mogę tutaj wybrać żadnego asa, więc minus 4 od razu. No i nie mogę wybrać żadnego jobka, prawda? Więc tak naprawdę asy i jobki odpadają, więc 8 kart z całej talii odpada, pozostają nam 44 karty. I teraz już wszystkie karty są wybrane, pomnóżmy to. Ale... Ktoś może już coś zauważy, że coś tu jest nie tak. Otóż, jeżeli na przykład wybierzemy sobie jobka na tą kartę numer 4 i później jakąkolwiek z talii tutaj, która nie jest jobkiem, wiadomo, można wybrać tą dwójkę, tą dwójkę, tą dwójkę, tą dwójkę i tak dalej, i tak dalej. Ale przejdziemy przez wszystkie 44 karty. Ok? Teraz tak. Ta dwójka odchodzi i zmieniamy jobka na jakąkolwiek z 48 kart. Czyli na przykład mogę zmienić to na, no cóż, na przykład tą dwójkę. Może tam wskoczyć, prawda? I teraz problem jest taki, że jeżeli tu przystawiam 44 karty bez tej dwójki, no to mogę wstawić, wiadomo, trójkę, trójkę, ósemkę, czwórkę i tak dalej, aż w końcu przychodzę do jobka. Ten jobek, ten jopek, prawda, albo ten. Więc jaki jest problem w tym, że mamy dwójkę z jopkiem? No chyba widzieliście, przed chwilą mieliśmy tego jopka z dwójką. Więc to rozdanie jest liczone podwójnie. I trzeba dlatego podzielić nasz wynik poprzez dwa, ponieważ, czy dwa silnia tak naprawdę, ponieważ jest dwa silnia permutacji tych samych tutaj, no nie powiedziałem par, ale tych samych ustawień. Dwójka jopek, jopek dwójka jest liczony podwójnie tutaj, dzielimy przez dwa. 54 912. Na tyle sposobów można mieć trójkę w pięciokartowych rozdaniach. Mam nadzieję, że to było w miarę zrozumiałe, to było najprościej jak potrafię. W drugiej metodzie będę polegał na Waszej znajomości kombinacji. Najpierw wymyślimy sobie tutaj rangę dla naszej trójki, czyli z 13 możliwych rang wybierzemy sobie jedną. Z czterech kart musicie wybrać trzy różnego garnituru, więc to są wszystkie możliwe trójki. A jeżeli chodzi o pozostałe dwie karty, no to cóż, one mogą być jakiejkolwiek rangi oprócz tej wybranej tutaj. Czyli zostaje nam 12 rang do wyboru, wybierz dwie z nich. Teraz wewnątrz tej rangi potrzebuję wybrać dwie karty, ale muszę się upewnić, że one są jakby z dwóch różnych rang. Czyli z pierwszej rangi, jakakolwiek by ona nie była, ona ma cztery karty, wybierz sobie jedną, no i później wybierz sobie drugą kartę, ale już z innej rangi. I podliczmy to. Oczywiście dokładnie ten sam wynik. Jeszcze raz, ustalamy to zawsze w ten sam sposób. Ranga,
i karty wewnątrz tej rangi. Tutaj dwie rangi i karty wewnątrz i tych dwóch rang. Jeżeli wam się to nie podoba, 12 i wybieramy 2, możemy zrobić to 12 i wybiera 1. Zobaczcie. Z 12 rang wybierz jedną. Ok, wybierzmy sobie tutaj rangę na tą czwartą kartę i z niej wybierzemy sobie jedną kartę. Jak się wam to bardziej podoba, świetnie. Wtedy nam pozostaje co? Na ostatnią kartę pozostaje nam znowu wybrać jakąś rangę, ale już z 11, gdyż te dwie są zarezerwowane na te karty, a nie chcemy mieć przecież fulla. Więc 11, wybierz sobie jedną i wewnątrz tej rangi wybierz sobie kartę, jaką chcesz. Ale jeżeli tutaj mnożymy to w ten sposób, to tak naprawdę robimy z tego permutację, czyli tak jakbyśmy brali kolejność kart pod uwagę. I z tego samego powodu, dla którego muszę to podzielić przez 2 w poprzedniej metodzie, tutaj również bym musiał podzielić to przez 2, tak właściwie 2 silnia, ale to już mniejsza o to. No nic, to jest ta nasza trzecia metoda. Jeszcze to podliczyłem na wszelki wypadek, ale dokładnie to samo wychodzi, dokładnie ten sam numer. No i ostatnia, czwarta. Mam nadzieję, że ta będzie wam się najbardziej podobać, gdyż jest taka najbardziej chyba zrozumiała, ale też używa kombinacji, ok? Metoda czwarta. To są nasze trójki, to już mam nadzieję jest jasne. Teraz pytanie, gdy już ta trójka jest wybrana, jakie są nasze opcje? No to jest chyba nie takie trudne, jeżeli chcemy tu zachować tą trójkę, jeżeli nie chcemy, żeby stała się karetą, więc ile zostało nam kart w talii na te pozostałe dwie karty? 3 są wybrane, więc nie chcemy asa, więc rezerwujemy 4, zostało nam 48 kart i musimy wybrać dwie z nich. Widzicie, jakie to proste? Z 48 wybierz 2. Policzmy to. Widzicie, jakie to proste? 58 tysięcy... O, 58, a miało być 54, coś tu jest nie tak. O, widzicie już, jaki jest z tym problem? Mam nadzieję, że tak. Co jest z problemem z jakiekolwiek dwie karty z tych 48? No to, że niektóre z nich będą przecież parką. A jak będzie parka, to macie wtedy fulla. I to jest o wiele wyżej w hierarchii pokera. A zatem ta ilość tych fulli, ona jest tutaj podliczona podwójnie. Trzeba to po prostu odjąć. A jeżeli pamiętacie z odcinka o fullach, który możecie teraz zobaczyć sobie tutaj, mamy 3744 fulle, które po prostu trzeba stąd odjąć. A zatem wszystko się zgadza, jakby nie liczyć. Ilość trójek w pięciokartowym rozdaniu jest 54912. No i teraz możemy to wstawić do naszego licznika. Nasz mianownik, już policzyliśmy już mnóstwo razy, to jest oczywiście możliwych rozdań 5 kart z 52 jest niespełna 2 600 000. I podstawmy to wszystko, zobaczmy w końcu, jakie jest prawdopodobieństwo. Wow, ponad 2%, to jest ogromny przeskok. O ile dobrze pamiętacie, w przypadku Streeta to było 0,4% niespełna, 10 tysięcy różnych streetów. Tutaj mamy ponad 5 razy więcej możliwych trójek, także prawdopodobieństwo jest i około 5 razy więcej. Zresztą zobaczcie sobie teraz pełną tabelę tego, co do tej pory zrobiliśmy, co jeszcze nas czeka na tym kanale. Niestety kiedyś dałem taki pomysł, że tyle ile odcinków, tyle będzie pompek. W szczytnym celu 1000 subskrybentów do setnego odcinka. Dzisiaj koniec odcinka numer 47, a zatem wiszę wam 47 pompek. Zaczynamy! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
Trzymajcie się. Cześć.